Witam serdecznie i pozdrawiam Was wszystkich, drodzy internauci z Mikołowskiego Syjonu. Z pewnością w dzień dzisiejszy każdy z nas ma wpisanych wiele terminów, wiele będzie się działo. W życiu ósmoklasistów szczególny dzień egzaminu, naszymi myślami ich obejmujemy, ale niech też w tym dniu dzisiejszym nie zabraknie Bożego Słowa, które sam Bóg przez Ducha Świętego dziś kładzie nam na nasze serca, a Słowo Boże, jakie nam towarzyszy dzisiaj, 24 maja 2022 roku, zapisane jest w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, w wierszu pierwszym, gdzie tak jest napisane. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Przyznajcie, drodzy, że apostoł Jan w niezwykle ujmujący sposób pisze do swoich czytelników o grzechu. Pisze po to, aby właśnie nie grzeszyli. I myślę, że to nasze dzisiejsze rozważanie nasuwa pewną myśl. Jaką? Ano taką, że mianowicie chrześcijanie nigdy nie powinni uważać, że skoro uwierzyli w Jezusa Chrystusa, skoro przyjęli Go do swojego serca, przyjęli Jezusa Chrystusa do swojego życia, to właściwie oni już nie grzeszą. Nic bardziej mylnego. Tym bardziej nie mogą przestać się starać, aby więcej nie grzeszyć, chociażby przez swoje lenistwo, obojętność, zwykłą nieostrożność, czy, jak zmawiamy w słowach modlitwy spowiedniej, zaniedbanie. Bycie chrześcijaninem nie powinno rozleniwiać, a raczej powinno mobilizować. Bo czytamy przecież, i to jest wcześniejszy fragment pierwszego listu Jana w pierwszym rozdziale, Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A więc mamy społeczność, mamy wspólnotę z Bogiem, który jest światłem, gdy chodzimy w świetle. Krew Jezusa, Syna Boga, stale oczyszcza nas z grzechu. A wszystko to Jan pisze w jednym celu, abyśmy nie grzeszyli. Zresztą zwróćmy uwagę, on nie mówi, jeśli my grzeszymy, lecz jeśli ktokolwiek grzeszy, bo to już rzecz indywidualna. A nawet jeśli by ktokolwiek z nas zgrzeszył, upadł. No bo nikt z nas nie jest całkiem odporny. Mamy swoje chwile słabości. To pamiętajmy, że mamy wielkiego orędownika, który troszczy się o nas w tym względzie. I to jest ta radosna nowina. To jest ta radosna Ewangelia dzisiejszego dnia. On jest naszym sędzią, gdyż czytamy w pierwszym liście Jana w 9 wierszu takie oto słowa. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I drodzy, każdy przypadek grzeszącego chrześcijanina leży w rękach Ojca, który posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na świat, aby nas zbawił, a przez to sam Jezus stanął twarzą w twarz z Ojcem, kiedy nasze grzechy będą sądzone. Jezus jest i może być naszym adwokatem przed sprawiedliwym Ojcem, tylko dlatego, że On sam jest tym najbardziej sprawiedliwym, który poniósł za nas karę. Sprawiedliwy cierpiał za niesprawiedliwych. I to jest wielki dar,
To jest łaska, za którą każdego dnia powinniśmy dziękować. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. I o tej cudownej łasce pisze pieśniarz słowa, które my znamy, często nas tak bardzo ujmują. Cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie. Zgubiony, nędzny byłem ja, lecz teraz cieszę się. Ta łaska wlała Boży strach w kamienne serce me i wtedy zobaczyłem w łzach, że na przepaści dnie. Lecz łaska podźwignęła mnie i naprzód wiedzie wciąż przez ciemne i burzliwe dnie, tam, gdzie ojcowski dom. Pamiętajmy, że jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. I to słowo zabierzmy na drogi dzisiejszego dnia. Niech ono nam towarzyszy, podnosi na duchu. Niechaj stanie się inspiracją ku temu, aby jednak nie ulegać pokusie, nie grzeszyć, jak chce tego apostoł w swoim liście. Życzę wam dobrego dnia, dobrych spotkań, dobrych ludzi na waszej drodze, byście mogli przeżywać Bożą radość w waszych sercach. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia, do usłyszenia z Bogiem.